Ja jestem bardziej od praktycznej strony jako terapeuta, natomiast moi fantastyczni znajomi, już myślę trochę i przyjaciele. To są ludzie, którzy to czują trochę od innej strony i oni są wspaniali, potrafią to przekazać, potrafią o tym wszystkim powiedzieć i myślę, że trzeba oddać im głos. Cudowne dusze. Przywitajmy z otwartym sercem i z radością. Katarzyna Świstelnicka i Piotr Kaliński. Terapie kwantowe. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy w sumie od rana razem z Państwem, także wyczekiwaliśmy długo na ten moment, żeby się podzielić z Państwem tym, co udało nam się przerobić i też wykreować też i dla Państwa w ciągu tych ostatnich 5,5 roku. To nasze doświadczenie ponad 5-letnie związane jest z tym, że możemy żyć inaczej. Tutaj wielu naszych poprzedników mówiło o różnych formach pomagania sobie w prowadzeniu do zdrowotności, do życia w zdrowiu. Nasze ujęcie jest nieco inne. Tak jak Andrzej zapowiedział, ono jest kwantowe. W kwantowości wszystko dzieje się tu i teraz, czyli natychmiast. To jest o tyle ważne, że generalnie rzecz biorąc sądzę, że większość z ludzi to są osoby, które są niecierpliwe. Nikt nie lubi czekać. Natomiast uzyskiwanie natychmiastowych rezultatów daje energię do tego, żeby robić coś dalej, żeby mieć możliwość zrealizowania jeszcze jednego kroku. I takie są możliwości obecnie, te kwantowe, te, które prowadzą nie tylko do zdrowia, ale prowadzą do tego, co nazywamy kreowaniem tej rzeczywistości. I na sam początek powiemy tylko jedną rzecz ważną, którą jest uważność. I w uważności naszej zauważyliśmy, że Andrzej, wpisując temat naszego dzisiejszego wykładu, wstawił jedną drobną literkę, która pozwala nam zupełnie inaczej zacząć ten wykład. Ta literka to literka W. Ona zmienia na tyle całe zrozumienie tego zdania, które jest napisane, które jest treścią naszej wypowiedzi, że ja powiem. Tam jest powiedziane kreowanie w nowej, tak? W nowej rzeczywistości czy świadomości, tak? Jest, okay, to już... Ale nam się to bardzo przyda do tego wykładu. Do tego początku. Dlatego to użyliśmy. I akurat przysłużyłeś nam się bardzo, bardzo przyjaźnie. I jeżeli wyjmiemy to W, to się okaże, że mamy kreowanie nowej rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego, że nowa rzeczywistość kreowana jest przez nas. I kiedy ją sobie wykreujemy, to w tej nowej możemy sobie kreować dalej. I wtedy będzie w nowej rzeczywistości. Dlaczego to jest takie istotne? My chcemy podkreślić całym naszym wystąpieniem fakt, że wszystko jest łatwe. Wszystko możemy, wszystko jest lekkie i szybkie. To nie jest czas, w którym musimy wciąż mielić te same problemy. To nie jest czas, w którym inni wciąż i wciąż mogą decydować za nas. To jest bardzo szybki czas. To jest nowy czas dla nowej ziemi, dla nowych ludzi, dla nas. O ile uznamy, że to jest nasze. Dlatego, że tak jak wspomniał Piotr, wciąż i wciąż pojawia się nam rzeczywistość, która jest nowa. Oczywiście możemy nie zauważać zmian,
Możemy dalej podążać tymi samymi szlakami do pracy, z powrotem, siadać przed telewizorem, nic nie zmieniać, ale mimo wszystko to jest ciągle i ciągle coś nowego. Z punktu widzenia fizyki kwantowej to obserwator, czyli my, naszym postrzeganiem kreujemy to, co nas otacza. Zauważcie Państwo, jak często ta sama sytuacja jest postrzegana inaczej przez różne osoby, które biorą w niej udział. Na przykład idziemy do pracy. Idziemy do pracy i my jej nie lubimy. Nie lubimy jej na przykład dlatego, że czujemy się mobbingowani, wykorzystywani. No mobbing to już jest poważna sprawa, ale załóżmy, że wykorzystywani, tak? Nie zarabiamy takich pieniędzy, na przykład, których jesteśmy godni. Mamy szefa, który wciąż jest niezadowolony. I to jest sytuacja, wydawałoby się obiektywna, a jednak koleżanka z pracy uwielbia tę pracę, bo na przykład szef ją bardziej lubi albo mają jeszcze jakąś inną relację. Szef z kolei lubi się pastwić. Mamy takich szefów. W tym przypadku swój trafił na swego. Dobrały się dwie osoby, które miały się znaleźć w takiej, a nie innej konfiguracji w tej pracy. Więc gdzie jest ta prawda? Gdzie jest ta obiektywna rzeczywistość? Co jest właśnie takie prawdziwe? Przecież każdy postrzega tę sytuację inaczej. Mamy na przykład trzy osoby. W związku z tym my wciąż i wciąż jesteśmy w sytuacji, która jest naszą własną rzeczywistością, nie tego szefa, nie tej koleżanki, tylko moją. Dla nas bardzo ważne jest, żeby, i o tym często mówimy, zwracamy uwagę, że świadomość to jest nasze narzędzie. Świadomość jest ponad wszystkim. Nie tylko my oczywiście mówimy o tym. Są wielkie postaci światowego formatu, które gromadzą tysiące ludzi na wielkich eventach. I dokładnie to mówią. My od 5 lat, 6. rok prowadzimy takie warsztaty, które kiedyś nazywaliśmy metodą dwupunktową NCK. Potem zaczęły się inne nasze propozycje dla ludzi, ponieważ wciąż i wciąż też rozwijamy się i powiemy Państwu, że tysiące ludzi już ukończyło te warsztaty kreowania obfitości i platformy transformacji i wyjazdy do Peru. I to są ludzie, którzy zaczynali z poziomu ja nie umiem, nie potrafię, mam pełno blokad, jest niefajnie, mam dużo lęku, a jednak potrafili w bardzo szybki sposób, i o tym szybkim sposobie chcemy właśnie Państwu dzisiaj powiedzieć, potrafili wyjść z tych sytuacji niekomfortowych. Generalnie rzecz biorąc, to co stoi za tym niekomfortowym stanem naszego jestestwa, że się tak wyrażę, jest przede wszystkim nasza myśl. Generalnie rzecz biorąc, w ciągu dnia ktoś wziął kalkulator i policzył, gdzieś tam czytaliśmy to, że dziennie wytwarzanych jest 80 tysięcy myśli. No to jest taka ilość, która jest wręcz niewyobrażalna. I teraz, jeżeli te myśli byłyby uświadomione, no to byłoby super. Niewątpliwie każdy z nas zmniejszyłby ich ilość do takiej, którą łatwo byłoby policzyć. Ale w tych 80 tysiącach ponad 90% to są myśli absolutnie nieuświadomione. A więc skąd one są? Dlaczego one są? Po co one są? Czemu one służą? Dokąd nas prowadzą? Te myśli to są w głównej mierze przekonania i programy. Różnica polega na tym, że program to jest coś, co nieświadomie zostało nam zaimplantowane, zazwyczaj w dzieciństwie, a przekonanie to jest to, co myśmy sami uznali, że to jest dla nas jakieś tam. Bez względu na to, czy to było świadome, czy nie. Czy chciałem, czy nie. Bo o wpływie, że tak powiem, myśli do naszego życia, cudzych myśli, nie będziemy tutaj tematu rozwijać i jakby to nie ten kierunek, dlatego że mamy mówić o zdrowiu. A więc żeby wyjść na prostą, żeby wyjść
z tych programów, które nas dręczą i męczą od pierwszego otwarcia powieki, trzeba coś zrobić. I żeby to zrobić, to jedną z tych rzeczy jest na przykład obserwacja myśli. Ta technika, dzisiaj sobie pod koniec naszego tutaj wystąpienia sami sprawdzicie, jak na was wpłynie. W tej chwili nie będę tego tematu rozwijał. Natomiast najistotniejsze jest, to jest uświadomić sobie, że tak to działa. Że mamy masę nieuświadomionych myśli i one również wpływają na was. Nigdy nie ma czegoś takiego, że coś jest przypadkiem. Pomimo tego, że używamy tego sformułowania bardzo często, to nie ma przypadków. Przypadek to jest tylko niewiedza o tym, skąd się coś pojawiło. Tu na Ziemi wszyscy podlegamy przyczyna, skutek, przyczyna, skutek, przyczyna, skutek. A więc nie ma żadnego znaczenia, czy ty masz świadomość tego, że była ta przyczyna, to i tak skutku doświadczasz. Dlatego tak ważnym jest zwracanie uwagi między innymi na taką drobnostkę jak literka W, o której wcześniej mówiłem. Można zapytać w takim razie, co mają myśli wspólnego z naszym zdrowiem. Tutaj już wielu przedmówców zwracało uwagę na fakt, że jednak mają. Ja może nie wszystkich wykładów wysłuchałam, ale chcę powiedzieć o tym, co wynika z tego poziomu kwantowego, o którym też za chwilę. Otóż myśli nie są osobne od nas i w zasadzie nic nie jest osobne od nas. To jest bardzo ważny punkt, z którego wychodzimy, bo ezoterycy wiedzieli o tym od dawna, od zawsze w zasadzie. Tak? Ta informacja przetrwała w takiej warstwie właśnie, którą odbieramy innymi zmysłami niż te fizyczne, że wszystko jest jednym. Ale szczególnie nasze, powiedzmy, cywilizowane umysły, tak zwane cywilizowane umysły, europejskie czy amerykańskie, mówię o tych krajach, które uważają się za wysoko cywilizowane, potrzebują dowodów, potrzebują tego, co nauka potwierdzi. I nauka potwierdziła, bo przyszedł ten czas i ta nauka to jest fizyka torsyjna i fizyka kwantowa, że jest takie coś, co nas łączy i to coś nazwali polem kwantowym. Oczywiście w nazewnictwie tych, którzy się posługiwali tą jednością, nie istniało takie określenie jak pole kwantowe. Mówiono o polu świadomości, mówiono o świadomości, mówiono o jedni, o boskości, o absolucie, o wyższej jaźni, o wyższej inteligencji. No ale pole kwantowe jest to określenie, które zaakceptowali ludzie tak zwani cywilizowani, do których my też się zaliczamy jako Europejczycy. I zauważyli, że fizycy, tak, zauważyli, że właśnie wszystko jest jednym. Im głębiej zejdziemy, tym więcej nas łączy. Mówię o zejściu do materii, tak? Wejdziemy w materię, okazuje się, że mamy atomy, potem okazuje się, że mamy cząsteczki subatomowe, no i te cząsteczki, te najmniejsze cząsteczki w pewnych okolicznościach też są falą i ta fala się przenosi wszędzie i jest po prostu ona morzem fal, ta rzeczywistość jest morzem fal, które wibrują. Nie będę schodziła jeszcze głębiej do samych początków, bo to nie ten moment i nie ten wykład, ale żyjemy w morzu. To, że energii to wy wiecie, ale też w morzu informacji. Informacja jest głębszym poziomem niż energia i szybszym, ponieważ nie działa, znaczy jakby informacja nie przenosi się z prędkością jakąkolwiek, na przykład światła, tylko zmienia natychmiast. Natychmiast. Niezależnie od odległości i na to są dowody. Niezależnie od odległości nazywa się to fachowo splątaniem kwantowym, bo udowodniono, że cząsteczki, które w pewnych okolicznościach splątały się, będą już na zawsze pozostawały splątane. No to oczywiście to są te dowody naukowe, ale my też wiemy i zauważamy to,
że można jak najbardziej działać na odległość, bo takich eksperymentów przeprowadzono więcej różnych i były to bardzo ciekawe eksperymenty, na przykład takie, że pobrano DNA w ślinie. Może część z Państwa z Was słyszała już o tych eksperymentach, to było już tam x lat temu. I oddalono probówki z tym DNA na ileś kilometrów, może to być, było nawet kilkaset, od tego dawcy. Po czym dawcy dano do oglądania filmy. I były to filmy raz smutne, raz wesołe. I kiedy oczywiście obserwowano, jak reaguje to oddzielone DNA od tegoż dawcy. No i kiedy były wesołe, wówczas DNA filmy, to wówczas DNA w tej probówce rozwijało się. Ono było radosne, mimo tego, że fizycznie przecież było pobrane od tego dawcy. A kiedy filmy były smutne czy straszne, to DNA się zwijało, bało się. Więc w jakiś sposób ta informacja się przenosi. To jest właśnie ten poziom informacji, który pokazuje nam, że on jest pierwotny, on jest mocny i on jest koherentny. O tej koherencji za chwilę, bo pewnie Piotr będzie chciał coś innego dodać. Kasia mówi o informacji. W najbardziej znanej księdze na Ziemi jest napisane: na początku było słowo. To znaczy, że była informacja. Ta informacja, o czym już poprzednik nasz tutaj dr Czerniak mówił, zawarta jest również w polach morficznych i morfogenetycznych. To oznacza, że czerpiemy, w jakiś sposób jesteśmy połączeni z polami morficznymi. W jaki? Otóż w taki, jaki mamy zasób informacji, którym się posługujemy tu w życiu na Ziemi. Inaczej chcę powiedzieć, że wszystko, co zachodzi w naszym życiu, jest wynikiem naszego połączenia z polami morficznymi. Jakie znamy pola morficzne? Ano, pole morficzne na przykład mikrofonu, pole morficzne człowieka, pole morficzne moje prywatne, mojego życia i tak dalej, i tak dalej. Ale te pola, które nas tutaj dziś interesują, to jest pole morficzne choroby i pole morficzne strachu. Dlaczego o tych dwóch mówię? Dlatego, że jedno z drugim jest bezpośrednio splątane. Jeżeli przywołam tutaj nazwę choroby na trzy litery, którą wszyscy znacie, każdy ma z tym jakąś konotację. Ona wynika z niczego innego, jak z połączenia informacji, którą posiadasz, z polem morficznym. A kto jest związany z chorobą? Lekarz. No wiadomo, pacjent, może od tego zacznijmy, tak? Pacjent, lekarz, firma, szpital, pielęgniarki, rodzina, leki, Big Pharma. To jest tak ogromne pole morficzne, że tylko wtedy, kiedy się wyrwiesz z zależności, na przykład przy pomocy tutaj wcześniej wspominanej metody Gersona, jesteś w stanie uratować się. Dlatego tak ważne są myśli. Dlatego tak ważne jest zauważanie. Dlatego tak ważna jest świadomość i jej budowanie. Bez świadomości podlegasz bezpośrednio, niczym ofiara, działaniu pól morficznych, z którym jesteś związany. Włączasz telewizor. Co robi telewizja? Skutecznie straszy. Kto z Was ostatnio słyszał jakieś optymistyczne wiadomości w ciągu 5 minut, żeby były 5 minut bez przerwy podawane w jakichkolwiek mediach? Nie widzę rąk. Dlaczego? Dlatego, że na strachu zbudowano ten świat. Na strachu buduje się koncerny. Na strachu buduje się biznes. I to jest straszne. Ale my mamy rozwiązanie. Ale jest jeszcze druga strona medalu, jak zawsze. I my wolimy, skoro mówimy o tym, że wszystko ma swoją częstotliwość i wibrację, to my mówimy o tym, że my wolimy rezonować z tą drugą stroną medalu, powiedzmy. Tą drugą stroną medalu, co może być? Jeżeli nie strach, to miłość, szczęście.
Szczęście, miłość jest najbardziej koherentne. Koherentne oznacza optymalnie wibrujące, bo wszystko jest informacją, a informacja to jest długość fali, a już ustaliliśmy, że wszystko sprowadza się w sumie do tej energii i informacji my też. Nasze ciała fizycznie widzimy, ale one też są zbiorem fal. I emitujemy wciąż i wciąż światło, my ludzie. I teraz my mamy wolność. Wolność nasza to jest nasza wolna wola. I do niej też chcemy się odwołać, ponieważ ona jest bardzo ważna. A tak często o niej zapominamy, bo nam wtłaczają różne programy do głowy, a my tak chętnie z nimi rezonujemy, bo nie poddajemy ich w wątpliwość i im wierzymy. Nie wybieramy miłości, wybieramy lęk. Musimy się uderzyć w piersi, że kiedy chorujemy, kiedy nie układa nam się w pracy, kiedy mamy fatalne relacje, jesteśmy w rezonansie z lękiem, nie z miłością. Bo miłość wibruje zdrowo. Kiedy odczuwamy koherencję, czyli optymalną wibrację pola kwantowego, tego pola świadomości, pola miłości, kiedy odczuwamy, kiedy pozwolimy na to, żeby ono było nami, a my nim, tym polem miłości, to wówczas nie chorujemy. I wszystko nam się fantastycznie układa. Jest to wynik tego, w jaki sposób my ludzie poprowadziliśmy, czy pozwoliliśmy na jaką trajektorię naszego rozwoju. I wynik tego, że bardzo skrzętnie nie mówi się nam o tym, że nie jesteśmy pierwszą cywilizacją na Ziemi, że były wcześniej cywilizacje, które były wyżej rozwinięte od nas i które wibrowały wyżej. Oczywiście potem był taki etap, w którym wszystko się zapadło i to był etap Atlantydy. A odnotowany jest na przykład w takich informacjach jak potop biblijny. To właśnie był ten moment, kiedy Atlantyda się zapadała i my spadliśmy z powrotem do trzeciego wymiaru. I poprowadziliśmy swój rozwój jako ludzie na Ziemi w taką stronę, w której niestety daliśmy sobą zawładnąć. Ale fajnie jest, bo jest też dobra wiadomość, że teraz się budzimy do tej informacji nadrzędnej, że wszystko jest miłością. A skoro tak, to musimy się z nią świadomie połączyć. Dlatego my zawsze mówimy jedno. Odwróć się od strachu. Jeżeli czujesz przerażenie, jeżeli czujesz, że źle się z tym czujesz, jeżeli czujesz, że to nie jest dla ciebie, odwróć się. Wyłącz telewizor. Odwróć się od sąsiada. Powiedz, że już wystarczy, że nie chcesz tego słuchać. Zresztą chyba ktoś tu już o tym mówił. Nie dajmy sobą manipulować z zewnątrz. Świadomie wybierzmy miłość. Wybierzmy ten element, który nas podniesie. Jeżeli jesteś na tyle mocny i czujesz się, że możesz to zrobić w stosunku do drugiego człowieka, to powiedz, nie mów. Nie mów tego, że jesteś taki chory i tak ci tam coś boli i tak dalej. Zobacz, jest przecież inny świat. To ty dokonujesz wyboru. I jeżeli świadomie to zrobisz, to przeniesiesz się w inną rzeczywistość. Zwróćcie uwagę, że jeżeli teraz każdy z was zamknąłby oczy, to jest w stanie znaleźć się w każdej, absolutnie w każdej, którą zapragnie, rzeczywistości. Skoro tak, to jak to jest, że wybieramy tę rzeczywistość poniekąd dla wszystkich wspólną? Przecież i tak z tego wykładu każdy z was zapamięta coś. I to wcale nie będzie dokładnie to samo, co zapamięta ten, który siedzi obok ciebie. Dlaczego? No bo to ty tworzysz tę rzeczywistość. Bo to jest twoja rzeczywistość. To jest twój wybór. I to jest wybór, który przefiltrowałeś przez siebie, żeby zapamiętać to, co dla ciebie jest najważniejsze. A skoro tak, to ustanów sobie, że to, co jest dla ciebie najważniejsze, to co cię podnosi.
Czy nazwiesz to miłością, czy radością, czy szczęściem, czy świetnymi relacjami, to są tylko słowa. Za tym wszystkim stoi odczucie. I nie mówię tu o euforycznych jakichś uczuciach. Nie. Mówię o tym, co może cię prowadzić i być z tobą cały czas. Mówię o tym, co nazywasz spokojem, co nazywasz równowagą, co nazywasz tak, jak nazywasz. No bo każdy ma swoje słowo. Każdy ma swoje odniesienie do tego, jak jemu jest dobrze. Jeden lubi czytać książkę, drugi jeździć samochodem, trzeci cokolwiek innego. Wszyscy jesteśmy różni, a jednak wszyscy jesteśmy tacy sami. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że największa ilość piosenek, jakie zostały na tym świecie wyprodukowane, to mówią o miłości? Czyżby to było aż tak enigmatyczne, że trzeba o tym śpiewać na okrągło? Śpiewać trzeba. Ale trzeba też coś dla niej zrobić. Bo o czym myślisz, to wzmacniasz. Skoro myślisz o tym, że w telewizji dzisiaj powiedzieli to, a w tym serialu, a tamten dzisiaj, a ona go z nim tam. Czy żyjesz swoim życiem? Czy bohaterów tego filmu? Czy może tych, którzy dziesiątki tysięcy kilometrów stąd mieli jakieś zdarzenie? Po co ci to? Nikogo nie wspierasz w ten sposób. A wszystko zaczyna się tylko od ciebie. Tylko ty, wzmacniając siebie, żyjąc w polu miłości, jesteś w stanie zmienić ten świat. A zmieniając swój świat, zmienisz świat swojego dziecka, męża, szefa, wszystkich. I to jest bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość. Siła myśli jest nadrzędna nawet nad tym, co jemy. I na przykład Andrzej, który jest naszym gospodarzem, ku naszej radości prowadzi rozmowy już z doktorem Bruce'em Liptonem, żeby go zaprosić do Polski. Właśnie doktor Bruce Lipton jest twórcą tej teorii. Doktor Sheldrake. Jest tych naukowców trochę. Ale Lipton mówi o tym, to twoja myśl, środowisko jest nadrzędne, środowisko kształtuje komórkę. Komórka twoja zachowa się tak, jak twoja myśl. Jeżeli będziesz wierzyć, że wszystko jest B, to jest B. Miłość zmienia wszystko. Historia, którą lubię opowiadać, chociaż skończyła się tragicznie. Był sobie pan. Gdzieś przeczytałam o tej historii, czy tę historię wyczytałam. Był sobie pan, pracownik chłodni, w których były mrożone wielkie połacie mięsa. Któregoś razu w nocy miał dyżur i niestety te wielkie drzwi zatrzasnęły się. Zatrzasnęły się i on został w chłodni. Ona była pusta, ale włączona. Włączone było chłodzenie. Przeraził się. Podszedł do termometru, zobaczył, że jest tam minus 20 czy minus 30 stopni. Nie mógł otworzyć drzwi od wewnątrz. Usiadł więc i umarł. Rano znaleziono go oszronionego. Niestety dla niego termometr był zepsuty. Temperatura w chłodni to było plus 20 stopni, nie minus. Z kolei inna historia, też opisana gdzieś w książkach, jak to pacjent chorujący na tę chorobę na trzy litery był w szpitalu, gdzie miał już dokonać żywota, ponieważ był w agonii. I wtedy przyszedł lekarz i powiedział mu, słuchaj, John, bo to się dzieje gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Słuchaj, John, wynaleziono lek na ten rodzaj raka. Ja ci go dam. W ciągu 3 dni pacjent był zdrowy. Przeżył 3 miesiące i zadzwonił do niego ten sam lekarz i powiedział, słuchaj, John, ja cię przepraszam,
Ale teraz przeczytałem o nowych badaniach i te wyniki na temat tego leku nie są takie zadowalające. Wiesz, on jednak nie działa. Pacjent zmarł w ciągu 3 dni. Jest informacja i jest emocja. Jest myśl, jest emocja. Tą emocją może być radość, miłość. Odczucie miłości może być właśnie strach. Naszą bajką jest to, żeby być świadomym, i to przekazujemy wam, żeby być świadomym rezonansów. Z czym rezonujesz? Co jest twoją długością fali? Jesteś chory? No to jesteś chory. Spróbuj przekształcić ten myślokształt, który realizuje się w twojej rzeczywistości, bo to jest informacja, która natychmiast się manifestuje, tak jak mówiłam na początku. Natychmiast, nie z prędkością światła. Spróbuj przekształcić ten myślokształt na: a jakby to było, jakbym był zdrowy, jakbym się wtedy poczuł. Takie niewinne odwrócenie to jest narzędzie, które możecie wziąć. Niewinne odwrócenie produkcji myśli, które sami produkujemy jak króliki z kapelusza, 80 tysięcy dziennie. Tak? Jestem chory, jestem biedny, nie starczy mi, nie dojadę, dojadę, korki, zimno, ciepło. No, tak jak mówisz, tak masz. I teraz rozwiązaniem jest zmiana myślenia, ale my wam chcemy powiedzieć, że to nie jest trudne i że to jest wręcz bardzo łatwe pod jednym warunkiem. Że uwierzycie w to, że to jest łatwe i wyjdziecie z tego poziomu, na którym ogranicza was, nas, umysł. Żeby tego dokonać, trzeba niejako stanąć obok siebie. Mówię niejako, dlatego że przecież to nie chodzi o to, żeby wyjść z siebie, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć jedną rzecz. Że jesteś obserwatorem, a obserwator to jest ten, który obserwuje. Obserwator nie bierze udziału w akcie obserwacji poza samym obserwowaniem, czyli nie czyni, nie opowiada. Ja zachęcę was do jednej rzeczy. Spróbujcie tylko przez tydzień. Tylko przez tydzień nie używać przymiotnika. Dla ułatwienia powiem, że przymiotnik to jest jaki, jaka, jakie. Mądry. Radocny, nie używajcie tego. Natomiast zachęcam do tego, żeby popatrzeć na kwiat i nie opisywać go sobie w głowie. Nasz umysł jest tak zwodniczy, że natychmiast zacznie. Czerwony, nie wiem, tam żółty, takie płatki, tak się nazywa. Natychmiast robi historię do tego, co widzi. Zajmuje się czymś, uwielbia to. Natomiast w momencie, kiedy jesteś tylko obserwatorem, to nie musisz myśleć, tylko patrzysz. I to patrzenie jest bardzo uwalniające. Dlatego, że uwalnia ciebie od tego, żebyś cokolwiek dopowiedział, żebyś cokolwiek określił, żebyś cokolwiek w ogóle z tym czymś, na co patrzysz, robił. Owszem, w tym momencie umysł będzie czuł się bardzo niekomfortowo. No przecież cały czas myślisz. A tutaj nagle nie myślisz. Ale spróbujcie. Naprawdę warto. Naprawdę warto. Jeżeli podchodzisz do jakiegoś tematu, to zauważ go, że jest możliwość zauważenia tego tematu z drugiej strony. Wystarczy, że wybierzesz taką chęć. Chcę zobaczyć to z drugiej strony, z innej. Nie tylko z tej, którą w tej chwili widzę. No bo nic nie jest takie, jak nam się wydaje. Pomimo tego, że jest. Ale to zależy od nastawienia, od umysłu. Może to zmienić. No bo czyż nie jest tak, że dla jednego czytanie książki to jest po prostu pół życia mógłby przy tym spędzić, a dla drugiego to są nudy. A to jest przecież ta sama czynność. A więc ten, kto tę czynność wykonuje, dokonuje oceny. Czy to jest dobre, czy złe dla niego.
Przecież nie dla wszystkich. Dokładnie to samo dzieje się z rodzicami. Rodzice chcą wszystko, co najlepsze dla dzieci. I mówią im, rób to, rób to, rób to, jak ja tak robiłem, tak jest dobrze. Nie wydaje mi się. W tej chwili czas tak zaczął pędzić. Dziś nawet widziałem malutką dziewczynkę, nie wiem, może z 2 latka, może 3, na pewno nie więcej. I ona tak się poruszała elegancko w komórce, w smartfonie, gdzie większość ludzi, którzy dziś mają ponad 70 lat, na pewno tak się nie poruszają. Dlaczego? No właśnie dlatego, o czym wcześniej mówiliśmy. Mają informacje z pola informacji zwanego polem morficznym. Czyli jest informacja, jak należy się poruszać w smartfonie. One z tego czerpią, po prostu, bo się urodziły w innych czasach. Ale czy ta babcia, która ma, nie wiem, 60-70 lat, ona wie lepiej, co temu dziecku potrzeba? Nie wydaje mi się. Dlaczego? No choćby z powodu jedzenia. Taki drobiazg poniekąd, no ale od tego zależymy. Nie ma już tego jedzenia, które było przecież zaledwie 20, 25, 30 lat temu. Niestety. O czym też już tu była mowa. A więc pewne tezy już nie są nic warte. I z tego trzeba zdawać sobie sprawę. Dzieci mają ten genialny, że tak powiem, stan bezpośredniego połączenia z polem, o którym mówiliśmy. I dokonywane przez nie wybory naprawdę są optymalne dla nich. Byle tylko rodzic tego nie popsuł swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i swoją mądrością życiową. Wystarczy, że spełni jeden warunek. Ten warunek to bezpieczeństwo tego dziecka. Ale reszta? Niech doświadcza. W końcu przecież to o doświadczenie na tej ziemi chodzi i o to, żebyśmy byli bogatsi. Ja będę mówiła zawsze dobre wiadomości. Pierwsza dobra wiadomość to jest taka, o której już powiedzieliśmy. Miłość jest. Nigdy nie zaginęła. My na chwilę o niej zapomnieliśmy. Może wtedy, kiedy chorujemy, kiedy nam się źle dzieje, zapomnieliśmy, że ona jest i zawsze nas może uratować. Ale ona jest. To jest pierwsza dobra wiadomość. Miłość jest. Druga dobra wiadomość jest taka, że w każdej chwili możemy przytulić się do miłości, a nie do lęku, bo lęk będzie generował w nas choroby. Lęk generuje w nas choroby. Trzecia dobra wiadomość jest taka, że kreacja nowej, a nie w nowej, nowej rzeczywistości jest możliwa. Wtedy, kiedy twoje myśli się zmienią, twoja rzeczywistość się zmienia. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że cuda są. Pytanie do was. Czy ktoś kiedyś, kogo znacie albo o nim słyszeliście, wyzdrowiał nagle, wbrew temu, co lekarze powiedzieli? Ręka do góry. Kto zna takie? Kto słyszał? Czy można określić, dziękuję, czy można określić to mianem cudu? Można. Czy ktoś z was kiedyś obserwował osobę, czy zauważył, że ktoś porzucił wszystko, co miał, w sensie takiego sposobu życia, w jaki żył, i zmienił się i zaczął robić zupełnie coś innego? Czy ktoś zna taką osobę? Chociaż znasz. Znacie. Okej. Okay. W pewnym sensie to są cuda. To są cuda kwantowe. My znamy takich osób tysiące, bo już 6. rok pracujemy bardzo intensywnie, 2 razy w miesiącu, prowadząc duże warsztaty i mamy kontakt z wieloma takimi osobami. Mamy na przykład ponad 20 dzieciaczków urodzonych z ciąż, które nie miały prawa zaistnieć. Według lekarzy. Według lekarzy. Wiele uzdrowień, ale przede wszystkim ta radość życia, ta zmiana. Ta zmiana, która dzieje się i ci ludzie widzą ją, cieszą się z niej i dzięki temu ta zmiana znowu jest i powiela się i się robi coraz większa, coraz więcej drzwi otwiera. Otóż dlaczego te cuda są możliwe? Z jakiego powodu możliwe są cuda? Bo to jest łatwo wytłumaczalne, kiedy zajrzymy za zasłonkę nauki. Otóż dlatego,
że elektron jest wszędzie. Jeden elektron jest wszędzie. Oczywiście umysł powie, no jak elektron może być wszędzie? Elektron to jest najmniejsza cząsteczka materii i on jest tu, gdzie ja patrzę. Owszem, kiedy spojrzysz, to on tam jest, bo tam oczekiwałeś, że będzie. Ale fizyka kwantowa zauważyła, że elektron jest wszędzie i on interferuje, czyli wchodzi w taką zależność sam ze sobą i się buja, właściwie on jest wszędzie. Dopóki na niego nie spojrzymy, on jest wszędzie. Mało tego, elektron wcale nie krąży po jakiejś orbicie wokół jądra, jak nam mówiono w szkole. Właśnie on jest wszędzie. On tworzy chmurę wokół tego jądra i sobie przeskakuje tam, gdzie chce. Jeżeli chcesz go zobaczyć, zmierzyć mu na przykład prędkość, to on jest tam, gdzie masz mu zmierzyć tę prędkość i prędkość się da zmierzyć, ale właściwie nie można ustalić jego położenia i kiedy chcemy ustalić położenie, nie możemy zmienić prędkości, no po prostu robi sobie z nas. No powiedzcie sobie. I teraz, skoro my jesteśmy tą falą, chmurą elektronów, bo każda komórka naszego ciała przecież składa się z iluś tam atomów, a atomy właśnie z tych chmur i to wszystko wibruje cały czas, jest takim potencjałem, nic nie jest stałe, to może tak być, kiedy będziemy pracować na tym poziomie kwantowym, a zaraz powiemy, co zrobić, że właśnie nastąpi cud. Wyzdrowiejemy z choroby w ciągu paru chwil. Naprawdę. Bo obserwator, którym jestem ja, zmienił myśli i spojrzał inaczej na chmurę elektronów, czyli moją rzeczywistość i ona się po prostu zmieniła. Na pewno znacie też takie sytuacje, w których mieliście nie zdążyć, a zdążyliście. Dziwnie czas się wydłużył. Albo szybko biegł, przyspieszył bardzo, bo właśnie na coś, no chcieliście mieć spotkanie z ukochaną, ukochanym i było tylko trochę czasu, a tak szybko minął, jakoś dziwnie szybko minął. Albo i różne rzeczy się dzieją też z czasem. To wszystko świadczy o tym, że te cuda są, to są cuda, możemy nazwać je kwantowe, bo są wytłumaczalne na poziomie fizyki kwantowej i one umożliwiają nam taką szybką zmianę. Bardzo szybką zmianę lub dłużej trwającą. Od czego ona zależy? Tylko i wyłącznie od naszych myśli. Naprawdę. To jest niesamowite, ale ja uważam, że wszystko jest zawsze dobrą wiadomością i to jest naprawdę dobra wiadomość. To jest po prostu rewelacyjna wiadomość. Skoro wszystko zależy od moich myśli, no to ja zmieniam myśli, fajnie mam teraz. I powiem wam, że ja jestem tego na przykład... ja jestem tego też dobrym przykładem, ponieważ kiedy patrzę na swoje życie, to widzę zupełnie inną osobę teraz, a inną te kilka lat wstecz. Bardzo się zmieniłam swoją pracę, ponieważ ja się zmieniłam, to w domu się zmieniło. Mam fantastyczną relację, zresztą zawsze miałam, ale mąż tak jakby razem ze mną się zmienia. I wyzdrowiałam z różnych chorób, które targałam ze sobą przez życie, przez kilkadziesiąt lat. I jest, no mogę mówić tak w sumie ze swojego doświadczenia, no i z doświadczenia tych wszystkich osób, które znam i które relacjonują nam również swoje zmiany. No i tak dobrnęliśmy do momentu, w którym możemy powiedzieć, że zmiana może być i zależy tylko od nas. Kwestia tylko, czy chcemy. I tu jest taki drobiazg, taki element, który wydawać by się mogło, że nie istnieje. A jest. To jest ten moment, w którym na zewnątrz mówisz chcę, a w środku pojawia się nie chcę. I znamy wiele takich przykładów. No bo generalnie rzecz biorąc, każdy chce być zdrowy. No to jest naturalne, oczywiste i nie podlega żadnej dyskusji. Ale jeżeli ktoś na przykład wcześniej pobierał rentę z powodu choroby, no to jest oczywistym, że on chce być zdrowy, ale nie dostanie już renty. I to jest ten moment,
którym jest bardzo, bardzo duża ilość ludzi. I ja nie mówię o rencistach, nie, nie, nie. Mówię o interesie wynikającym z choroby. Odkrycie siebie, rozebranie siebie, daje ci taką możliwość, że nie stoisz w fałszu. Miłość nie cierpi fałszu, to chyba wszyscy wiemy. Każdy, kto doświadczył miłości drugiego człowieka, to dobrze wie, że nie cierpi fałszu. Skoro tak, to dlaczego sami siebie oszukujemy? Czy na pewno wybierasz miłość? Czy tylko mówisz, że wybierasz miłość? Czy chcesz przejść na tę stronę mocy, która da ci to, że będziesz żył inaczej? I zastrzegam sobie, że inaczej to nie znaczy, że jesteś w stanie zabrać wszystko ze sobą i być inaczej. Tak się nie da. Jest to możliwe wtedy, kiedy tak zwane potencjały w polu kwantowym się złożą. I takie przypadki też znamy. Ale nie zawsze jest tak, że musi tak być. Bo może trzeba coś zrekonfigurować. To jest to słowo, które jest bardzo ważne. Rekonfiguracja, czyli zmiana tego, co było dotychczas. Skoro ty się zmieniasz, rekonfigurujesz, zmieniasz swoją postawę, to cała reszta za tym podąży. Atomy, elektrony, co tam jeszcze? Wszystko. Natomiast jedno jest pewne. Jeżeli będziesz myśleć jedno, robić drugie, to ci wyjdzie trzecie. Pole to rozpozna. Tak, pola się nie da oszukać, my mówimy. I tak zwycięży zawsze nasza prawdziwa intencja, bo teraz o intencji chwilę. Co jest naszą mocą? Co jest na te czasy szybkie, obecnie bardzo takie sprzyjające zmianie, my to nazywamy transformacją na Ziemi. Co może być naszą pomocą, bo nie chcę użyć słowa oręże. Oręże kojarzy się z walką, a walka nie jest miłością. Co jest naszą mocą, co jest naszym narzędziem? Mówiłam świadomość, poszerzanie świadomości, wtedy wpadają kolejne informacje i wtedy wiemy coraz więcej, jak sobie radzić. Ale powiem wam, słuchajcie, to jest to, o czym my cały czas mówimy, to są te myśli. A one są, i teraz to słowo czarodziejskie, intencją. Nie jest intencją to, co ty wygenerujesz jako intencję, tylko intencją jest wszystko, co myślisz. Pole zawsze spełni nasze intencje. I wracając do początku wypowiedzi, jeżeli myślisz, że jesteś chory, to jest twoja intencja. Ona się spełni. Praca z intencją to jest uważność na słowa, które mówimy, na filmy, które oglądamy, na wiadomości, których słuchamy, na znajomych, których wybieramy, na relacje, w której jesteśmy, na nasze narzekanie albo na nasze pełne ciepła słowa. I najważniejsze jest to, że pola się nie da oszukać. Mówimy, jestem dobry, a robię źle, no to kicha. Mówimy, chcę wyzdrowieć, a mam interes, żeby chorować. To jest intencja. Mam interes, żeby chorować. Mam maskę. A w miłości jest właśnie prawda. Dlatego, kiedy zdecydujemy się na ten poziom pracy, to ważne jest, żeby pamiętać o tym, że może się zacząć zmieniać w moim życiu na wszystkich poziomach równocześnie, bo właśnie wszystko jest połączone i nie ma oddzielenia. A pole przeniesie każdą informację. Jak w dominie, jak w puzzlach przestawisz coś, nie wiem, tak jednego, to wszystko się inne musi zrekonfigurować. Bardziej to mi by pasowało do takiego czegoś, co kiedyś chyba nazywano kalejdoskop, takie dzieci się bawią tym, kalejdoskop chyba, tak? Przekręcamy i tam się w tej rurce pokazują nam takie różne obrazki i jak przekręcisz, to jeden się przesunie i wtedy wszystkie się rekonfigurują na nowo.
To tak właśnie wygląda nasze życie, może wyglądać, znaczy wygląda, jeśli pozwolimy na zmianę na poziomie kwantowym, na poziomie miłości, na poziomie prawdy. Opole zawsze odczyta prawdę. Dlatego intencja to nie jest tylko to, co ja sobie wygeneruję na chwilę, ale tak naprawdę to ja nie wierzę w tę intencję, że ona się w ogóle spełni, albo ograniczam się tą intencją. My mamy taką grupę na Facebooku, zresztą nie jedną, tam ileś tysięcy ludzi jest i obserwujemy osoby, które nie są po warsztatach i dołączają do tej grupy, bo można tam akurat do tej grupy każdy może wejść, prawie każdy. I tam nieporadnie czasami ludzie składają intencje, żeby inni im pomogli i na przykład intencja taka, żeby mi wystarczyło na rachunki w tym miesiącu. A ja się pytam, a dlaczego się ograniczasz? A dlaczego nie od razu obfitość jest ze mną? Mam zawsze tyle, na przykład pieniędzy, czy radości, czy szczęścia, ile potrzeba. Ale załóżmy, że chodzi o te rachunki, tak? Bardzo ważne jest, żeby zwracać uwagę właśnie na słowa, które wypowiadamy, żeby zwracać uwagę na myśli, które generujemy i na to wszystko, co oglądamy. Bo to wszystko jest naszą intencją. Kiedy oglądamy film o wojnie, jesteśmy w rezonansie z wojną. Niestety. I wspieramy przemysł, który generuje strach. A strach pozwala nam być barankami, które są uzależnione od na przykład koncernów farmaceutycznych. Tymczasem ten poziom miłości jest nam dany, bo my nim jesteśmy i mamy go zawsze ze sobą. Jest tani, nic nie kosztuje, a uzdrawia. Więc praca na poziomie kwantowym to jest w zasadzie dar, z którego możemy korzystać, uzdrawiając siebie i innych też na odległość, rośliny, zwierzęta i tak dalej, rezygnując po prostu ze złych myśli, ze złych zamiarów i wycofując się do poziomu kwantowego, który jest mocniejszy niż praca z energią, przy czym energia w tym też oczywiście jest. I teraz, nie wiem jak z czasem, mamy chwilę, zaproponowalibyśmy po prostu Państwu może tam jedno czy dwa ćwiczenia właśnie na tym poziomie, bez myśli, bo kiedy jesteśmy w myślach, nie jesteśmy na poziomie kwantowym, jesteśmy na poziomie, kiedy my określamy naszymi myślami, jak ma być. Musimy wyjść z myślenia i wejść na poziom miłości i pozwolić, żeby ona działała. Ona uzdrawiała, ona rekonfigurowała, ona pomagała, a potem zaufać, że dzieje się zmiana taka, jaka się dzieje i ona jest dla naszego najwyższego dobra. I to też naukowcy zauważyli, że zmiana tym bardziej zadzieje się w naszym życiu, im dla wyższego twojego dobra jest wyrażona, jak również dla dobra ogółu. Więc znowu mamy koherencję pola, czyli wysoko wibrującą miłość. Ponieważ my prowadzimy różne warsztaty, obecnie coraz bardziej rozbudowuje się warsztat Interaktywne Platformy Transformacji. Chcemy Państwu puścić muzykę. Poprosimy tam Pana Arka, żeby włączył za chwilę. Muzykę, z którą pracujemy na tym warsztacie, bo to jest muzyka solfeżowa i to jest muzyka bliska naszemu sercu. Oczywiście do tej muzyki mamy różne ćwiczenia. Może teraz przyjdzie już jakieś ćwiczenie spontanicznie z pola, jak ja to mówię, i razem z muzyką coś zrobimy, a myślę, że tak właśnie będzie. A potem jeszcze zrobimy inne ćwiczenia, tak? Tak, nie wiem, ile mam czasu, bo już teraz mój czas jest magiczny i jest optymalnie rozplanowany. Nie wiem, naprawdę już się pogubiłam. Panie Arku, poprosimy o muzykę. Będzie? Prosimy, zamknijcie sobie oczy
i przenieście się w wasz magiczny świat, a muzyka w stroju 432 niech was zaniesie tam, gdzie dla was jest najkorzystniej. Obserwujcie uważnie, dokąd zmierzacie. Nie zapomnijcie wyrazić intencji, co chcielibyście teraz wygenerować dla siebie najlepszego. Niezależnie, czy to dotyczy zdrowia, czy innych wartości. Nie oceniaj, nie kontroluj swoich myśli. Po prostu patrz, w jaki sposób realizuje się twoja intencja. Wycofaj się. Bądź obserwatorem, bądź jak widz w kinie. Nie przeszkadzaj myślami. Teraz, że twoja intencja spełniła się. Jesteś już szczęśliwy z tego powodu, że zrealizowała się ona i możesz podziękować. Odczuj wielką miłość, taką prosto z serca i wdzięczność, że to, czego pragniesz, już jest w twojej rzeczywistości. Dziękuję. 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 Jak się poczuliście? Czy poczuliście się inaczej? Kto poczuł się inaczej, ręka do góry? Bardzo wam dziękujemy. Możemy to robić na co dzień. Intencja może być krótka, na przykład zdrowie. Pole nie jest głupie, pole doskonale odczyta, o co chodzi. I pozostajemy przez chwilę bez myśli. Na początku możemy je obserwować, bo one tam wyskakują jak te króliki z kapelusza, ale my je obserwujemy i one tak znikają, znikają i się taka pustka między nimi pojawia. Wtedy obserwujemy pustkę i tam wrzucamy to zdrowie i patrzymy, czy coś widać, czy nie.
i pozostajemy w tej wdzięczności. To jest bardzo ważne. No i tak chyba z tym was zostawimy. Po prostu bądźcie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.